Wlej to do słuchawki od prysznica, wyleci z niej cały syf, będziesz w szoku, ile tego może w niej być. Kupując nową słuchawkę prysznicową, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przed użyciem należy ją dokładnie wyczyścić, producenci zazwyczaj nie informują o tym, ale usunięcie niewidocznych osadów i resztek jest kluczowe. Oto prosty sposób, wykorzystujący składniki, które prawdopodobnie masz w domu. Jednym z głównych składników specjalnego preparatu do czyszczenia, który Ci pokażę, to cytryna. Wyciśnij sok z połowy cytryny i dodaj do dzbanka. Następnie dodaj do soku z cytryny szklankę nabłyszczacza do zmywarek. Ostatnim składnikiem jest płyn do mycia naczyń. Dodaj go około dwie pompki do powstałej mikstury. Wymieszaj i weź do łazienki. Wlej tę mieszankę do otworu słuchawki prysznicowej. Na koniec dodaj do słuchawki kolejne dwie pompki płynu do naczyń. Zamontuj ją ponownie. Kiedy będziesz gotowy, spłucz wodą. To skutecznie oczyści słuchawkę z osadów i sprawi, że będzie bezpieczna w użyciu. Będzie jak nowa, a ten przykład pokazuje, jak dużo brudu i bakterii może się w niej znajdować. Na tak umytym kranie kamień nie osadza się nawet przez trzy tygodnie. Używając tego płynu, możesz łatwo usunąć nagromadzony kamień i osad wokół niego. Osad i kamień na kranie oraz w prysznicu to powszechny problem, z którym zmaga się wiele osób, szczególnie w miejscach o twardej wodzie. Twarda woda zawiera wysokie stężenie minerałów, takich jak wapń, magnez i żelazo, które osadzając się na powierzchniach, tworzą trudne do usunięcia plamy i zacieki. Regularne czyszczenie i odpowiednia pielęgnacja powierzchni są kluczowe. Odpowiedzią na ten problem jest nabłyszczacz do zmywarki. Zastosowanie tego preparatu na kranie i w prysznicu to szybka i efektywna metoda na pozbycie się osadów oraz uzyskanie połyskujących powierzchni. Jego kwasowy skład pomaga usunąć trudne plamy, a dodatkowe właściwości ochronne zapobiegają ponownemu osadzaniu się brudu. Regularne stosowanie nabłyszczacza na powierzchniach armatury łazienkowej nie tylko poprawia estetykę, ale także wydłuża ich trwałość. Wystarczy nałożyć niewielką ilość nabłyszczacza na ściereczkę lub gąbkę i delikatnie wypolerować powierzchnię. Nabłyszczacz pomoże nie tylko usunąć kamień i osady, ale również zabezpieczy powierzchnię przed ich ponownym osadzaniem się. Dzięki tej metodzie kran i prysznic lśnią. Ciesz się czystością i estetyką w łazience przez długi czas. Posmaruj kran świeczką. Będziesz miał co świętować. Nie wyrzucaj więcej małych świeczek urodzinowych. Wykorzystaj je w łazience. Już jedna świeczka przyda się przy problemach z kranem. Każdy kran prędzej czy później ma ślady wody. Każda kropla zostawia ślad. Te białe zacieki i kamień pojawiają się nawet chwilę po wyczyszczeniu całej umywalki. Są szczególnie widoczne na metalowych elementach. Armatura pod prysznicem szczególnie szybko przestaje błyszczeć. Zamiast lśniącej baterii prysznicowej widzisz taką całą pokrytą białymi plamami. To osad z wody. Ale możesz temu zapobiec. Wystarczy jedna świeczka. Najlepiej, by była jasna. Przetrzyj świeczką kran i zobacz, co się stanie. Świeczka zostawia ślad. O to właśnie chodzi. Następnym razem, kiedy wyczyścisz kran, wykorzystaj świeczkę. Wystarczy pocierać świeczką miejsca, gdzie pojawia się najwięcej śladów po wodzie. Kilka razy wystarczy. Następnie weź ściereczkę i zacznij polerować kran. Tak rozprowadzisz wosk, co to daje. Na kranie zostanie warstwa wosku, która zapobiegnie osadzaniu się wody. Woda będzie spływać, nie pozostawiając już żadnego śladu każdy kran będzie dłużej czysty. Nie będziesz musiał czyścić go tak często, oszczędzisz sobie pracy i nerwów, a czysty kran będzie twoją wizytówką. Oto trzy całkiem sensowne powody, dla których w brytyjskich mieszkaniach zlew ma dwa krany. Choć wynalazek ten dla obcokrajowców jest uciążliwy, to okazuje się, że ma zastosowanie. Pierwszym powodem jest historia. Pierwsze były krany z bieżącą wodą. Gdy pojawiła się ciepła, wymagała drugiej instalacji. Dlaczego strumienie nie zostały połączone? Otóż, o ile woda zimna pochodziła z wodociągów, o tyle woda ciepła była przechowywana w pojemnikach na strychach domów. Woda znajdująca się w zbiorniku tygodniami, a nawet miesiącami, była narażona na różne skażenia. Zbiorniki rdzewiały, nierzadko topiły się w nich różne małe zwierzęta. Taka woda nie była zdatna do picia. Stąd należało oddzielić ją od czystej zimnej wody za pomocą osobnego kranu. Drugim powodem dwóch osobnych kranów jest dziwaczny przepis, w którym zakazywano mieszania zimnej wody z gorącą bezpośrednio w kotle. W wielu domach nadal woda pod prysznicem jest podgrzewana elektrycznie. Trzeci powód to ekonomia. Przy użyciu dwóch oddzielnych kranów, woda jest mieszana w zlewie w odpowiedniej ilości która pozwala na umycie na przykład rąk. W ten sposób zużycie wody jest znacznie mniejsze niż ustawianie odpowiedniej temperatury. Większość Brytyjczyków tak przyzwyczaiła się do dwóch kranów, że instaluje je nawet w nowych domach. Włóż szpilkę do kranu, a zdziała cuda. Kiedy woda z kranu leci słabiej, to przyda się trik ze szpilką. Perlator, czyli sitko w kranie, zatyka się od osadów i minerałów. Tworzy się kamień, który widać, jeśli spojrzysz na kran od dołu. Całe sitko otoczone jest kamieniem, który może przybierać różny kolor w zależności od środków, jakie używamy do czyszczenia armatury łazienkowej. Woda wtedy z takiego kranu leci słabiej, ale wystarczy prosty trik ze szpilką, by to zmienić. Jeśli masz taki kran, weź śrubokręt i odkręć sitko. Każde sitko jest inaczej zamontowane, więc sprawdź najpierw, jakie jest u Ciebie. Jak je wykręcisz, na pewno na dnie zlewu zobaczysz kawałki kamienia i różnych osadów. Wypadną podczas wyjmowania sitka. Na samym sitku też zobaczysz sporo kamienia i brudu. Najpierw namocz sitko w occie, a następnie wyczyść je używając do tego na przykład szpilki. Wystarczy włożyć ją w te małe otwory w sitku, aby je udrożnić i pozbyć się kamienia. Tak oczyścisz sitko z wszelkich zanieczyszczeń i brudu. Sitko będzie teraz działać prawidłowo. Wkręć sitko z powrotem i odkręć wodę. Zobaczysz różnicę. I to bez pomocy hydraulika. Owijam ręcznikiem kran przed przyjściem gości. Ten prosty trik sprawi, że będą pod wrażeniem. Używając zwykłego kawałka ręcznika papierowego, możesz łatwo usunąć nagromadzony kamień i osad wokół kranu. To jeden z najstarszych i najskuteczniejszych trików na czyszczenie kamienia i działa za każdym razem. I nie wydasz na niego nawet złotówki. Wlej około 100 ml octu do miski. Używając szczotki lub pędzla kuchennego, rozprowadź ocet na obszarach z nagromadzonym kamieniem wokół kranów. Jeśli kamienia jest dużo, oto co będzie skuteczniejsze. Załóż gumowe rękawiczki. Zanurz ręcznik kuchenny w occie, a następnie owin nim miejsca, które chcesz wyczyścić. Pozostaw ręcznik nasączony octem na kamieniu na około godzinę. To pozwala octowi rozłożyć osady mineralne. Następnie usuń ręcznik kuchenny i użyj gąbki do czyszczenia, aby zetrzeć resztki kamienia. Jeśli masz bardzo dużo kamienia, robiąc tak regularnie, kamień stopniowo zniknie, krany będą lśniące i czyste.